Siemanko, witam was bardzo serdecznie. Jestem ten Brankers, a to kolejny odcinek na tym kanale. Dzisiaj czas na trzeci odcinek z Pucharu Świata Widzów i w tym dzisiejszym trzecim odcinku rozpoczynamy mini turniej, który ma nazwę Fiński Tour, czyli turniej po Finlandii, w Lahti i Kuusamo. Będziemy skakali. Ten turniej był wprowadzony już od drugiego sezonu, wtedy wygrywał Kacper i Pomidorek. Dzisiaj rozpoczniemy na skoczni normalnej w Lahti w środę, bo planuję ten właśnie film w środę zrobić, bo mam ferie, jak już mówiłem. Wtedy w środę będzie konkurs na skoczni dużej w Lahti i będziemy to kończyli zawodami w Kuusamo. Jeżeli chodzi o klasyfikację generalną, to prowadzi Kaczka Robikoale. Jest ona nową liderką, bo to jest dziewczyna, jak widać, bije chłopaków po głowie, bo na razie 22 punkty przewagi nad drugim Borówczanem. Trzeci Pomidorek, który fatalnie się spisał podczas ostatnich zawodów w Titize Neustadt. Pierwszym zawodnikiem spoza Polski to piąty Piotrek, który był dwukrotnie piąty w Pszczyńskim Jeziorze i Titize Neustadt. Tak wygląda reszta klasyfikacji. Mamy kolejnych nowych zawodników. Polska 2021, Oskar Oskicz i Konrado z Polakos, chyba dobrze wziąłem ten nick, czy może jednak źle, za chwilę sobie to zobaczę. Jeżeli tak, to przepraszam, ale za chwilę to poprawię, bo już nie jestem pewien. Jeżeli chodzi o Puchar Narodów, to prowadzą Polacy, ale to wiadomo, mają po prostu większą ilość Polaków i tak naprawdę tylko dlatego. A ja chyba już bez przedłużania przejdziemy do pierwszej serii zawodów na skoczni normalnej w Lahti. I na szczęście będzie dość bardzo ciekawy konkurs, bo wieje pod narty, pada śnieg, więc można powiedzieć, że taka fińska pogoda, jeżeli chodzi o styczeń. 28 zawodników na starcie, to chyba rekord, jeżeli chodzi o Puchar Świata Widzów. I zaczyna to Konrado Polakos. No bo oczywiście jestem debilem i właśnie zamiast Konrado napisałem Konrados, ale na szczęście udało mi się ten błąd zauważyć. Rozpoczyna to właśnie Kanadyjczyk rzutem na taśmę, bo okazało się, że miał być Słowakiem, ale jednak zmienił narodowość i zaczyna ten konkurs kapitalnie. 102,5 metra, czyli już pierwszy skok i pierwszy, który przekracza granicę punktu HS, no tak jak to było w Titize Neustadt, gdzie tam też była bitwa na rekordy. A my na belce widzimy kolejnego z debiutantów, Oskar Oskić, reprezentant Serbii. I też to będzie bardzo dobra odległość, metr na sekundę wiatru pod narty i jeszcze dalej od Kanadyjczyka 104,5 metra, no i Serb obejmie prowadzenie po tej próbie. I ostatni z debiutantów, którzy jeszcze w tym sezonie nie startowali, Polska 2021. Reprezentant Słowenii może być trochę zdziwiony, ale jak to? Polaka jednak Słoweniec, no tak wyszło. Ale jednak spisuje się bardzo dobrze. 105 metrów, więc jeszcze dalej, ale jednak więcej odjętych punktów za wiatr, co to powoduje, że przegrywa z Oskarem Oskiciem. A na belce Pawzio, akurat też, który nie startował od pierwszych zawodów, wystartował w Titize Neustadt. Nie poradził sobie najgorzej. Zawsze debiuty bywają ciężkie. No i nie miał zbyt dobrych warunków, dość mało mu wiało pod narty. To pokazuje tylko 1,1 odjęta za wiatr, no i na razie trzecia lokata Pawzio. A my popatrzmy na próbę Kubcia, reprezentanta Kanady. O, Kanady, Słowacji, przepraszam, już się ubiłem na tą Kanadę. Zobaczmy, jak sobie poradzi Słowak. No na razie niezbyt dobre występy Słowaków, chociaż było podium Nixona. Teraz 103 metry Kubcia i jest on na miejscu czwartym. Wygrywa tylko z Konrado Polakosem, który na razie nie może zaliczyć tego debiutu do udanych. No wydawało mi się, że ta odległość da mu trochę dalsze miejsce niż takie coś. A my popatrzmy na Amerykanina, Maciek Woźniak. Bardzo szybko na razie przebiega ten konkurs. Mała prędkość na progu, szczególnie, że jest to skocznia normalna. Teraz 103 metry Woźniaka i po tej próbie na miejscu czwartym. No wiadomo, że gdy są takie odległości bardzo zbliżone, to naprawdę będzie na styk i już widać, bo Woźniak tylko o 1/10 wyprzedził Pawzio. My popatrzymy na Minecraftowego Maciksa. Pierwszego z Kazachów, no warunki ma trudne, bo prawie mu nie wieje.
Ale mimo tego poradził sobie bardzo dobrze. 103 metry, ale jednak Maciek po tej próbie dopiero szósty. Tyle samo punktów co Konrado Polakos po swojej próbie. Risto, reprezentant Polski, kolejny na starcie. Wysoko. No i daleko. 103,5 metra za swoją próbę. Jest szósty na razie. Nadal na prowadzeniu Oskar Oskić, drugi Polska 2021, a na belce pierwszy z Włochów, Niko. Reprezentant już Włoch. Po próbie Napoleona Jumpera będzie jeszcze skakał Mateo. I bardzo ładna odległość. Chociaż miał bardzo dobre warunki, więc 3,9 odjęte. 104,5 metra i Niko po tej próbie na miejscu piątym. 1,1 straty do Oskicza, czyli można powiedzieć, że taki metr. No a my popatrzmy na próbę Napoleona Jumpera, reprezentanta Francji. Metr na sekundę. Bardzo dobry skok. 103 metry i po tej próbie jumper jednak dopiero na miejscu siódmym. No, jak już mówiłem, jest tu ogromny ścisk i nawet taki ostatni Konrado Polako straci tak naprawdę tylko metr albo półtora do właśnie Oskara Oskicza, który nadal jest na prowadzeniu. I Mateo. Zobaczmy, czy sobie poradzi troszeczkę lepiej od Niko. Bardzo mocno bije mu pod narty. Powinien to wykorzystać. No i czy to wykorzystasz tak dobrze? 104,5. No nie, bo jest dopiero siódmy. Więc to oznacza, że Niko po pierwszej serii będzie tym lepszym z Włochów na miejscu piątym. Nadal nikt jeszcze nie potrafi wyprzedzić Oskara Oskicia, czy zrobi to Kacper? Dobre zawody w Szczyrskim Jeziorze, o wiele gorsze w TTZ Neustadt, gdzie była dopiero trzecia dziesiątka. Jak będzie tutaj, zwyciężył fiński tour w drugim sezonie! 106 metrów wylądowane na dwie nogi. I niestety jest ostatni. I traci bardzo dużo punktów do Konrado Polakosa. Zapłacił wysoką cenę, mimo tego, że oddał najdłuższą próbę tego konkursu. Niestety przypłacił cenę lądowaniem. To jest niesamowite. Możesz wylądować daleko, możesz skoczyć 3 metry dalej od innych, ale jak wylądujesz fatalnie, to i tak jesteś ostatni. Nieprawdopodobny absurd. No ale niestety, tak to się dzieje. Igorowicz teraz na belce. I on pięknie, 105 metrów wylądowane telemarkiem, jednak mimo tego jest o 12. To jest. Już nawet lepiej się opłaca skakać w ogóle z żadnym wiatrem. No akurat on do Polakosa i Maciksa traci tylko 0,2, więc to nie jest nic, to jest po prostu nic. Ale to tak samo. Poczuł to samo co Kacper. Ptysio. Kolejny z Polaków. On akurat w o wiele trudniejszych warunkach ląduje na dwie nogi, tak samo 104 metry. Jeszcze zabrakło odległości, jest dopiero 14. Teraz nam się zrobiła kolejka. Co skok, to ostatnie miejsce albo przedostatnie. Niesamowite. Polish Gamer. Na razie stabilne wyniki. Aby ktoś tak zauważył, to na plastronie widać logo fińskiego turu. Chociaż też pewnie to zobaczycie na miniaturce i bardzo ładny skok. Teraz polskiego gracza 104,5 i miejsce piąte. Jeden z lepszych skoków w tych ostatnich próbach, ale nadal na prowadzeniu Oskar Oskić i Polska 2021. No zapowiada się niesamowite wejście smoka w Puchar Świata Widzów. Chyba takie największe wejście smoka, a pamiętam Polisha Gamera, gdzie wystąpił w drugim konkursie w Innsbrucku w pierwszym sezonie i ten jego pierwszy występ okazał się zwycięstwem. No a teraz Hubcio Games, drugi Kanadyjczyk, 103 metry i jest on ósmy, w połowie stawki. Na razie. Szybko na razie idzie ten konkurs, patrzę, już prawie 8 minuta, a na belce mamy 17 skoczka, białego. Też już doświadczony, bo skakał w trzecim sezonie, niestety ląduje na dwie nogi. Mimo tego, że skoczył 106 metrów, to jest taka sama odległość co Kacpra, najdłuższa, ale dopiero 17. No kiedyś to
przy tych przelicznikach, no to tak naprawdę decydowało, kto skoczy najdalej, ale to są już te czasy jeszcze przeliczników, chociaż też wiadomo, lądowanie tu ewidentnie zawiodło, bo to było lądowanie na dwie nogi, ratowanie się przed upadkiem. Ale niestety, biały ostatni, jak sobie poradzi Japończyk Pepson, troszeczkę lepiej, bo wylądował telemarkiem, 104,5. I nawet jest wysoko, bo jest na miejscu trzecim. Wyprzedził Pabzio, który jest na razie na miejscu czwartym. Wyprzedził go o 0,2, 1/10 straty do Polski 2021. A my popatrzmy na próbę Kariksu, reprezentanta Kazachstanu. To nie jest na pewno takie wejście w sezon, jakie oczekiwał! Pięknie! Ależ daleko, 106 metrów, jeszcze pięknie wylądowane. No pokazał Kacprowi Białemu, jak się powinno daleko i ładnie lądować. Jest pierwszy ex aequo z Oskarem Oskiciem. No wreszcie ktoś się zbliżył, wreszcie przy czyimś niku jest jedynka. Po próbie. Brawo, brawo Kariksu. No zobaczymy, jak po tej kapitalnej próbie spisze się Bartolini. Przyzwoicie. 103,5 metra i po tej próbie Bartolini do jednak dopiero 14. No dzisiaj prawdopodobnie, patrząc na liczbę skoczków, będzie na razie w trzeciej dziesiątce. Najprawdopodobniej, bo wiemy, że ktoś tu jeszcze może zepsuć. El Michello. Jakby co, ten plastron TTC Neustadt 5 jest tutaj małym błędem, dlatego że El Michello jest na pierwszym miejscu w TTC Neustadt, ale w 5, tej klasyfikacji fińskiego turu, ale oczywiście nie skaczemy, więc przepraszam, El Michello, będziesz troszeczkę odmieńcem, ale nie zmienia to faktu, że skoczył bardzo dobrze, bo 105 metrów i to jest na razie lokata szósta. A my popatrzmy na próbę Nixona. Podium w TTC Neustadt. Trochę się zrehabilitował za te zawody w Pszczyrskim Jeziorze, ale teraz 106,5 metra przedostatni. Wygrał tylko z białym. 20.019 Kacper. No to jest ta jeszcze Igorowicz. To jest ta piątka skoczków, która zaryzykowała. Wylądowała na dwie nogi, ale niestety ten plan się nie powiódł. Fabix 356. Na razie bardzo dobry początek tego zawodnika. I to jest bardzo ładny skok. 104,5 metra. I po tej próbie mamy nowego lidera, proszę bardzo. 3 punkty odjęte za wiatr i Fabix obejmuje prowadzenie o 0,3 nad Kariksu. Ostatni zawodnik spoza granic Polski, czyli Piotrek, reprezentant Szwecji. Piąty był w Pszczyrskim Jeziorze, piąty był w TTC Neustadt. Zobaczymy, jak będzie teraz. Może piąty po tym skoku. Uuu, ładnie. 104,5 metra. Czwarty. Ależ mało zabrakło. Ależ mało zabrakło, a mielibyśmy te czwarte miejsce Piotrka. No ale jeszcze nie jest to wszystko. Jest możliwe, że będzie piąty po pierwszej serii. Nie wiem, czy może tu uznać za szczęśliwą piątkę, czy nieszczęśliwą piątkę, ale ja uważam, że taka stabilność na pewno cieszy. Rozskakany Szymek teraz na belce. Lubi normalne skocznie, to pokazał w Czyrskim Jeziorze i pokazuje to teraz. 104,5 metra, ale jednak dopiero 10, ale jednak proszę zobaczyć, jaka jest strata do lidującego Fabixa. To jest ile? 1,3. To jest nic. Zostało trzech skoczków do końca. Pomidorek fatalnie się spisał w TTC Neustadt. Ostatnia lokata. Jakoś się nie spodobała mu ta skocznia. A teraz przyzwoita próba, ale miał bardzo dobry wiatr pod narty. 104,5 metra. Mimo tego już szósty, więc będzie walczył o podium. Na miejscu szóstym ex aequo z Pepsonem. Taka sama nota za swój skok. I została dwójka. Borówczan oraz Kaczka Lubikoale. Zobaczmy, kto się okaże lepszy. Tu też jest walka o koszulkę lidera Pucharu Świata Widzów. Lidera stara 104,5 metra i Borówczan dopiero 19. Ex aequo z Bartolinim, Minecraftowym Maciksem i Konrado Polakosem. No ale jednak tego można było się spodziewać, szczególnie, że jednak skoczymy na taki skoczni Kaczka Lubikoale.
Boże, też mi tutaj się nie wgrał niestety plaster Lindera. Świetnie. No ale dobrze, już nie będziemy na to patrzeć. Popatrzmy na próbę kaczki Rubikoale i to jest kapitalna próba. 104 metry i będzie zajmowała po tej próbie 11 lokatę. To jest dobra lokata, szczególnie, że jest to skocznia normalna i można atakować. Po pierwszej serii zawodów prowadzi Fabix, na drugim miejscu Exequo Carixu z Oskarem Osokiciem, znakomity debiut Serba, czwarty Piotrek, piąta Polska 2021, szósty Pomidorek Exequo z Pepsonem, ósmy Pawsio, dziewiąty El Michello Exequo z Maćkiem Woźniakiem, więc bardzo ciekawa jest ta czołowa dziesiątka wielu zawodników, którzy no trochę słabo się spisywali w tym sezonie. Maciek Woźniak, Pabzio, debiutanci, Oskić i Polska 2021. Więc będzie ciekawie. Tu jeszcze wyniki drugiej i trzeciej dziesiątki i zapraszam na drugą serię zawodów. Rozpoczynamy tą drugą serię od skoku białego. To jeden z tych zawodników, którzy stracili na notach. Skoczył bardzo daleko, najdalej w tym konkursie, ale jednak wylądował na dwie nogi. A na skoczni normalnej taka strata not, nawet przy takiej długiej odległości, jest bardzo dużą stratą. 103 metry teraz białego, wylądowane telemarkiem w bardzo słabych warunkach i obejmuje oczywiście prowadzenie, bo zaczyna tą drugą serię. Nixon. No, te dobre konkursy przeplata złymi. W Szczerskim Jeziorze był w trzeciej dziesiątce. Citizen Oystad stanął na podium, ale najprawdopodobniej też dzisiaj będzie w trzeciej dziesiątce. I też nie wiem, czy po tej próbie wyprzedzi białego. 104,5 metra. Wyprzedził jednak. Wyprzedził go o prawie 2 punkty. No jak na skoczni normalnej to bardzo duża przewaga. Patrząc na poziom tych zawodów. Gdzie każdy skok to skok za HS. Ptysio. Na belce. Wysoko wyszedł. I ładnie. Bardzo ładnie. 104,5 metra, pół metra dalej, ale jednak przegrywa z Nixonem, wygrywa z Białym. No ale to też ponad punkt przewagi. Kacper. Też na pewno rozczarowany, niezbyt dobrze zacznie ten fiński tour, a liczył, że go na pewno zdobędzie jak wszyscy. A ta strata po tym pierwszym konkursie będzie duże. Teraz bardzo ładne miał warunki. 2 metry na sekundę. Teraz skoczył 105 metrów, wylądowane telemarkiem. Chyba na razie najdłuższa odległość, ale jednak to odjęcie spowodowało, że jest dopiero drugi. O 0,9 przegrał z Nixonem. Nixon. Oj, Nixon na czele, a teraz Igorowicz, reprezentant Łotwy. Też bardzo udany konkurs w Citizen Oystad, gdzie był czwarty, a teraz też ładna odległość, 104,5 metra i mamy nowego lidera, a jest nim Łotysz. Chociaż sam sędzia z Łotwy nie dał mu 20, tylko 19,5. Konrado Polakos. No, średni ten debiut w trzeciej dziesiątce, chociaż wydawało się, że każdy go wyprzedzi. To jednak to jest niezła lokata. Wyprzedził kilku mocnych skoczków. Teraz 106 metrów Polakosa i prowadzi. Więc te swoje miejsce utrzyma, chociaż był on na tej samej pozycji co Minecraftowy Matrix. I zobaczymy, kto okaże się lepszy. A może znowu będą egzekwo. Też tego nie wykluczamy. Popatrzmy. Bardzo mocny wiatr pod narty. Prawie 2 metry na sekundę ma Kazach. Ale chyba tego nie wykorzystał aż tak. 104,5 metra. Jest trzeci. Więc jeszcze przegrał z Igorowiczem. O 0,1 tylko. Więc troszeczkę spadek zaliczył. 21. Bartolini. No akurat on też był ex aequo z Konrado Polakosem i Minecraftowym Matrixem. Wydaje mi się, że chyba ktoś jeszcze. Jeżeli się nie mylę, i Bartolini niestety ląduje na dwie nogi. 104 metry i niestety Austriak zamknie tabelę. Więc biały wyratowany. Jeden punkcik więcej dostanie. No ale niestety taki jest konkurs. No ale wydaje mi się, że na skoczni w Lahti tak już nie będzie. Lądowanie może ci dać niższą lokatę, ale na pewno nie ostatnią. Borówczan.
No, będzie musiał trochę sytuację ratować. On też ląduje na dwie nogi. 106 metrów i jest on dopiero siódmy. Więc prawdopodobnie wyprzedził Białego tylko i Bartoliniego, a Białego wyprzedził tylko o 1/10. A przypomnijmy, że był on drugi w klasyfikacji generalnej, więc on drastycznie spadnie w tej klasyfikacji. To jest dobra wiadomość dla Kaczki Rubikoale, bo ona może zostać bardzo długo liderką. Chociaż jeszcze pamiętam, jeszcze jest rozskakany Szymek, pomidorek w czołówce. No, a my popatrzmy na próbę Risto, który skacze nieźle, 102,5 metra w trudnych warunkach, ale jednak czwarty. Chyba najmniejsze odjęcie za wiatr, 0,3 tylko. Nadal Conrado Polakos na prowadzeniu. Napoleon Jumper. Reprezentant Francji. Niezły skok. 104,5 metra jumpera, dalszy niż pierwszej serii o 1,5 metra, ale jednak odjęcie 3,5 punkta powoduje, że jest czwarty. O 1/10 przegrał z Maciksem, o 0,2 przegrał z Igorowiczem. Mateo był tym gorszym z Włochów. Lepszy się od niego okazał Nico jednak. Ale dobrym skokiem może do niego tą stratę odrobić. 104,5 metra, tyle samo co w pierwszej serii. I proszę bardzo, nowy lider. Może takim skokiem spokojnie awansować do czołowej dziesiątki. Mówię, ja wierzę w to, że to zrobi. 0,8 przewagi nad Konrado Polakosem, ale Kanadyjczyk może wrócić na prowadzenie, gdyż na belce Hubcio Games. No, fajnie by to wyglądało. Trudne warunki, tylko 0,2 metra na sekundę. I poradził sobie nie najgorzej. 103 metry, tyle samo co w pierwszej serii, odjęcie 0,6, ale Hubcio jest trzeci, więc dzisiaj najlepszym z Kanadyjczyków będzie Konrado Polakos. Już w pierwszym konkursie okazał się lepszy od swojego kolegi z kadry. A my na belce widzimy 15. Hubcia. Już prawie jesteśmy w połowie stawki tej drugiej serii. Popatrzmy. Dość nisko. Ale ładnie jednak doleciał. Też to nie były zbyt najlepsze warunki. 103 metry. Ale Kupcio zaliczy mocny spadek, bo jest dopiero na miejscu siódmym. Ale do jumpera stracił pół punkta, więc patrząc na skocznię normalną i na te zawody, to jest duża strata. Niko. Popatrzmy na jego próbę. No i czy okaże się lepszy od Mateo? 103,5? Nie. Jest trzeci, więc zamienili się trochę miejscami, bo też rozdzielał ich chyba Kanadyjczyk. Więc mamy taką samą sytuację. Mateo na prowadzeniu, drugi Konrado Polakos i trzeci Niko. Niko przegrał tylko o 1/10 z Konrado Polakosem. Ciekawa sprawa. No ale chyba jesteśmy do tego przyzwyczajeni. To konkurs na skoczni normalnej, a my popatrzmy na próbę Polisza Gamera. I bardzo ładny skok. 103,5 metra, metr krócej jednak niż pierwszej serii i Polish Gamer siódmy. My popatrzmy na próbę rozskakanego Szymka, który na razie jest czwarty w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata Widzów. Będzie chciał to na pewno utrzymać, a może też zaatakować. Nie zaatakuje, bo wylądował na dwie nogi. 106 metrów i Szymek dopiero 14. Jeszcze ogromne odjęcie. Wygrywa tylko z Borówczanem, Białym i Bartolinim. No a my popatrzmy na skok liderki. Kaczka Rubikoale. No to będzie bardzo ważny skok. Bardzo mocno wieje pod narty. Wylądowane telemarkiem, to jest dobra informacja, ale 105 metrów starczy na drugie miejsce. To jest naprawdę niezły wynik. Więc Kaczka Rubikoale przegrała tylko o 0,6 z Mateo. O 0,2 wyprzedziła Konrado Polakosa. No jestem ciekawy, czy wskoczy do czołowej dziesiątki zawodów. A tą czołową dziesiątkę zaczyna Maciek Woźniak. Na pewno mógłby być zadowolony, gdyby utrzymał się w tej czołowej dziesiątce. 103 metry Woźniaka, ale jednak po tej próbie szósty.
Jedna dziesiąta straty do Chłopcio Gamesa, ale taka sama nota, jaką dostał Igorowicz, który zrobił naprawdę niezły awans i za to trzeba mu pogratulować. A teraz El Michello. Reprezentant Polski. I dobry skok. 104,5 metra i Michello po tej próbie na miejscu drugim, więc spychnął kaczkę Lubiko, ale a nie. Całoba jak zekwo. Proszę bardzo. Więc jednak kaczka Lubiko, ale utrzyma swoją pozycję. No a my popatrzmy na Pawzio, bo w swoim drugim konkursie w tym sezonie może powalczyć o personal best. I o miejsce w czołowej dziesiątce. I nie wiem, czy utrzyma to. 102,5 metra, punkt odjęty i spada na dziesiąte miejsce, więc niestety dla niego, no na razie, pierwsza szansa na tak wysokie miejsce niewykorzystany. Siódmy po pierwszej serii reprezentant Japonii teraz, Pepson. Czy sobie poradzi lepiej od Chińczyka? No przynajmniej będzie miał taką satysfakcję, że wygrał ze kolegą z Azji. I teraz bardzo ładny skok. 105 metrów, duże odjęcie, bo 4,9. I Pepson na miejscu piątym. Nadal na prowadzeniu Mateo, który robi naprawdę niezły awans. Ale natomiast jego kolega Niko mocno spada, bo na razie na miejscu szóstym. Sześciu skoczków do końca, więc on w najgorszym przypadku 12. A my popatrzmy na pomidorka. Zobaczmy, czy ten z konkursu Tirrenia Nozze to był wypadek przy pracy. Lądowanie niezłe. 104,5 metra. Jest on drugi. A może ex aequo? Nie jest ex aequo. O 0,2 wyprzedził El Michello i kaczkę Lubicoale, więc może wrócić na pudło pomidorek. Ale my popatrzmy na próbę Polski 2021. Jednak Polak, a jednak Słoweniec. No zobaczmy. No to może być niesamowity debiut. I tak jest. Bo nawet jak nie będzie liderem, to będzie kapitalny wynik. 103,5 jest drugi. O ile przegrał z Mateo? O 0,3 punktu. No na razie Mateo nie do zdarcia. Sam Włoch był w tych dwóch konkursach w drugiej dziesiątce, a teraz szansa na to, aby ten wynik poprawić. A my popatrzmy na Piotrka. Czwarty, no chyba najbardziej stabilny skoczek. I teraz miał dobre warunki, mógł je lepiej wykorzystać, ale jednak będzie prowadził. 104,5 metra. I wreszcie przełamał tą niemoc. Nie będzie piąty. Dzisiaj w najgorszym przypadku będzie czwarty. Ale ja myślę, że to będzie podium, bo wątpię, że wszyscy tutaj skoczą za 105 metr. Oskar Oskić. No to będzie nieprawdopodobny debiut, jak on utrzyma tą trzecią lokatę. A przecież to jego pierwszy konkurs w tym sezonie. I może to zrobić! 104,5 metra, 289,1, jest drugi, ale ex aequo chyba z Mateo, tak jest. Są ex aequo z Mateo na miejscu drugim, więc jest ogromna szansa jednak Serba na podium. Ależ to jest wejście smoka, Piotrek już na pewno na nim, a my zobaczmy, jak sobie poradzi Kariksu. 106 metrów pierwszej serii, pięknie wylądowane telemarkiem. Pokazał innym skoczkom, jak się ląduje na tej odległości. To może nie jest podobna odległość, ale 104,5 metra. Kariksu jest drugi. O 1,1 wyprzedził Mateo i Oskara Oskicia. Kazach na podium. No i zobaczmy, kto dzisiaj zwycięży. Albo Fabix 356, albo też Piotrek. Więc na pewno nie zwycięży dzisiaj, może zwyciężyć dzisiaj Polak. I czy to zrobi? Oj, chyba nie. 104,5 metra, Fabix po tej próbie spada na miejsce siódme. Co to oznacza, że na podium skakuje Oskar Oskić i Mateo, chociaż sam tutaj tylko pokazany jest Oskar, a oczywiście taka sama notę ma też Mateo. Pierwszy Piotrek, drugi Kariksu, trzeci Oskar Oskić, ex aequo z Mateo. Na miejscu piątym Polska 2021, szósty Pomidorek, siódmy lider po pierwszej serii Fabik 356, ex aequo z El Michello i Kaczko Lubicoale, a tą czołową dziesiątkę zamyka Konrado Polakos, który naprawdę zrobił niezły awans w stosunku do
pierwszej serii. Tak to jeszcze wygląda wszystko i za chwilę sobie zobaczymy klasyfikację generalną Pucharu Świata Widzów, bo ta klasyfikacja może być bardzo i to bardzo ciekawa, ale już kilka rzeczy już jak widzę stąd znamy. Zanim sobie zobaczymy klasyfikację generalną, to muszę coś zobaczyć i musicie być tego świadkami, bo jestem trochę zły. To nie tutaj, musimy sobie wyjść i wchodzimy sobie w edytor, bo zawsze tutaj są plastrony. I uwaga! No macie czarno na białym, tu jest Tizen Neustadt 5, bo to jest ta klasyfikacja do fińskiego turu, jest plastron lidera. Nie wiem co się podziało, bo patrzyłem na serię próbną i tam był ten plastron, więc co się stało, że on zniknął? Nie wiem, jestem trochę z tego powodu zły, bo wiadomo, że tutaj w tym edytorze nie da się tego zobaczyć. No nie wiem co się stało, ale mam nadzieję, że na ten środowy konkurs w Lahti już akurat będzie. W klasyfikacji generalnej liderem został Piotrek. No mimo dobrego konkursu Kaczki Lubiko, ale to musimy przyznać, bo spisała się dobrze, bo była na miejscu siódmym, ale jednak Piotrek był o wiele bardziej stabilny, jak widać, bo był piąty, piąty i pierwszy. Pomidorek utrzymuje tą trzecią lokatę, ale na pewno będzie czuł napór ze strony Kariksu. Piąty Fabik, szósty Borówczan, siódmy El Michello, egzekwo z rozkakanym Szymkiem, więc duży spadek zaliczył Szymek, tak samo jak z Borówczanem, bo obaj byli dopiero w trzeciej dziesiątce. Dziewiąty Mateo, dzisiaj trzeci i Oskar Oskić, patrzcie, jego pierwszy konkurs i 60 punktów za jeden konkurs, lider, proszę bardzo. Polska 2021, 22, bo też naprawdę zrobił niezły wynik. Konrado Polakos na razie zamyka tabelę. Chociaż wydaje mi się, że spokojnie może jeszcze pójść w klasyfikacji i to bardzo mocno. Puchar Narodów, no to jak wiadomo, tu ogromna przewaga Polaków, ale jednak Szwed sam Piotrek sobie poradził dobrze. Chociaż widzicie, Kazachstan z dwoma zawodnikami, Włochy z dwoma zawodnikami, Słowacja z dwoma zawodnikami, nie potrafi sobie poradzić z jednym Piotrkiem. No jak widzicie, no jest ciekawie, bo tu jest naprawdę ogromny ścisk, co to oznacza, że no, będzie interesująco w fińskim turnieju. Nie wiem, czy o tak tylko machnąłem, po prostu zobaczycie to sobie na spokojnie, bo widzicie, że prawie co miejsce to jest 1/10, 2/3, może jednak sam Bartolini już traci 10 punktów, ale jednak był ostatni, więc to nie może być tak, że ostatni zawodnik w tym konkursie tracił 5 punktów. No ale tak to wygląda, będzie na pewno interesująco w Lahti, bo oczywiście w Lahti zostajemy, ale przenosimy się na skocznię HS130, czyli troszeczkę większą, więc nie zapowiada się na skoki, które będą 104-metrowe, tylko jednak 30 metrów dalej, 134, 135. I czy będzie taki ścisk? No tego się. To się dowiemy oczywiście już pojutrze, bo jak już mówiłem, ten konkurs w Lahti planuję zrobić w środę. I cóż, ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym odcinku i siema.